Piłkarze Górnika 09 Mysłowice kolejny swój mecz rozegrali na boisku lidera czwartej ligi, Skry Częstochowa. W pierwszej połowie tego spotkania obie drużyny stworzyły bardzo wyrównane i ciekawe widowisko. Na początku meczu więcej groźnych sytuacji stworzyła drużyna gospodarzy, co udokumentowała bramką strzeloną w 10 minucie tego spotkania. Później mecz stał się bardziej wyrównany, a w ostatnich 20 minutach zdecydowanie groźniej atakowali piłkarze Górnika 09 Mysłowice. Ale niestety, albo brakowało skuteczności, albo bardzo dobrze bronił bramkarz Skry. W drugiej połowie zespół Wojciecha Osyry raził niecelnymi podaniami, słabą skutecznością, co w 100% wykorzystali piłkarze Skry. I w 65 minucie po pięknej kontrze podwyższyli wynik spotkania na 2-0. Wtedy to już było po meczu. Gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku i jeszcze w 89 minucie podwyższyli rezultat na 3-0. Opis meczu to jest taki, uważam, że może nie myśmy przegrali, tylko daliśmy wygrać przeciwnikowi. To jest krótki komentarz do całego meczu. Nie wykorzystaliśmy sytuacji, popełniliśmy głupie błędy przy wszystkich trzech bramkach. To wszystko. Ja myślę, że znowu porażka na własne życzenie. W pierwszej połowie tracimy bramkę w bardzo prosty sposób. Mamy sytuację, znowu nie strzelamy, mogliśmy wyjść na prowadzenie, w pierwszej połowie złapaliśmy rytm, ostatnie 20 minut pierwszej połowy, w drugiej połowie znowu wychodzimy na boisko i niektórzy zawodnicy nie wiedzą, co się dzieje w ogóle na boisku, nie realizują założeń taktycznych, tak być nie może, na pewno będziemy musieli coś pozmieniać, bo to niepokoi, te wyniki są niepokojące, wszyscy wyobrażaliśmy sobie to inaczej, natomiast tak to jest sport niestety i z tym się trzeba liczyć, natomiast nie załamujemy głowy, walczymy dalej, tu jest przed nami jeszcze daleka droga, natomiast niepokoją błędy niektórych zawodników i na pewno trzeba będzie się zastanowić, co dalej. Ja myślę, że Jasińskiego dzisiaj i Sobczaka, którzy zostawili zdrowie, naprawdę Jasiński reżyser gry i Sobczak, który naprawdę zostawił zdrowie na tym boisku. Natomiast reszta zagrała poniżej zdecydowanie oczekiwań, nie ma się co ukrywać. I jak tak będzie dalej, to na pewno będzie to trzeba jakoś zweryfikować. Magdalena Warchoł, Marcin Janota, Telewizja Mysłowice.